Pałac Miejski w Jaipurze, siedziba Maharadży Jaipuru, to kompleks składający się z ogrodów, dziedzińców i budynków pałacowych. Choć dziś jest częściowo muzeum, to większa część jest nadal rezydencją Maharadży. Pałac budowano w latach 1729-1923, a budowę rozpoczął Savai Jai Singh II, władca Amber. Do pałacu przechodzimy przez bramę przeznaczoną wyłącznie dla zwiedzających. Rodzina królewska korzysta z trypoli, bramy potrójnej. To brama Udai Pol, prowadząca na dziedziniec, na którym stoi sala audiencji prywatnych Diwani Khas. Na ten dziedziniec jeszcze powrócimy. Na razie kierujemy się do niewielkiego, ale pięknego dziedzińca zewnętrznego Pritam Niwas Chau. Jest to dziedziniec Pałacu Królewskiego Chandra Mahal. Na dziedzińcu znajdują się cztery bramy reprezentujące cztery pory roku i poświęcone czterem hinduskim bóstwom. Brama zielona reprezentująca wiosnę poświęcona jest Bogu Ganeszy, opiekunowi domowego ogniska. W niewielkiej niszy znajduje się marmurowy posążek bóstwa. Brama lotosu reprezentuje lato i jest poświęcona Bogu Shiwie i jego małżonce Parvati. Brama Pawia reprezentuje jesień i jest poświęcona Bogu Wisznu. To najpiękniejsza z czterech bram dziedzińca. Ostatnia, czwarta brama reprezentuje zimę i jest poświęcona bogini Devi. Najbardziej imponującym budynkiem kompleksu jest siedmiokondygnacyjny Chandra Mahal. Sześć pięter zajmuje Maharadża. Gdy Maharadża jest w granicach miasta, jego flaga znajduje się na szczycie. Na balkonach bram Pita Chauk w dawnych czasach występowali muzycy, a dziś dziedziniec jest ulubionym tłem dla scen tańca i piosenki bollywoodzkich filmów. Pałac Maharadży o dziwo nie jest różowy. Przez bramę z ciekawym lustrem wychodzimy na kolejny duży dziedziniec, wzniesioną na nim salą audiencji prywatnych Diwan i Khas. Od strony tego dziedzińca czteropiętrowa brama wiodąca do Pritam Niwas Chauk nazywa się Ridhi Siddhi Pol. Sala audiencji prywatnych przeznaczona była dla rodziny i dworu Maharadży. To piękny kwadratowy budynek z marmurową posadzką i łukami otwartymi z wszystkich czterech stron. Warto zwrócić uwagę na te łuki i wspaniałe kryształowe żyrandole. Ta stara broń, przy której pozują do zdjęć strażnicy w historycznych mundurach,
ma symbolizować słońce według jednych lub koło Dharmy według innych. Dwa potężne zbiorniki na wodę z Gangesu, którą pił Maharadża, wykonano z 14 tysięcy srebrnych monet. Każdy Gangajali waży po 345 kg i ma pojemność 4000 litrów. W 1901 pojechały z Maharadżą Savai Madho Singhiem II na koronację króla Edwarda VII. Nad salą audiencji publicznych góruje wieża zegarowa Clock Tower, widoczna z wielu punktów miasta. Sala audiencji publicznych Diwan i Am pełni dziś funkcję galerii sztuki posiadającej wiele wspaniałych eksponatów. Tylko na chwilę udało mi się uruchomić kamerę, bo zdjęć w niej nie wolno robić. Do następnego dziedzińca, na którym znajduje się pałac powitań Mubarak Mahal, przechodzimy przez bramę Virendra Pol. Brama Virendra Pol, podobnie jak inne bramy, jest bogato zdobiona ornamentyką. U jej wyjścia na dziedziniec stoją dwie duże figury słoni. Po środku dziedzińca stoi pałac powitań – Mubarak Mahal. Słowo Mubarak oznacza pomyślny. Jest więc to pomyślny pałac. Łączy w sobie style islamski, rajputski i europejski. Zbudował go pod koniec XIX wieku Maharadża Madho Singh II. Jest ze wszystkich stron jednakowy. Dziś mieści się w nim Muzeum Strojów Królewskich z ogromnymi ubraniami Savai Madho Singh I, który miał 2 metry wzrostu i ważył 250 kg. Wnętrza, podobnie jak w sali audiencji publicznych, nie wolno filmować. Dobrze widoczna jest z tego miejsca wieża zegarowa pałacu. W galerii przyjaciele muzeum pracują, demonstrują i sprzedają swoje wyroby rzemieślnicy i artyści.